Dzień dobry, kochani. Z tej strony wasz ulubiony twórca, czyli Iller Mapping, ten co niszczy całe społeczeństwo. Chciałem pogadać chwilkę. Raz dlatego, że dostałem dzisiaj nowy mikrofon, który warto zawsze przetestować, ponieważ Flex przy okazji. Fleksując się także tym, że komputer wrócił, działa, jest wszystko w porządku. Ale to nie jest najważniejszy topik tego spotkania, jaki chciałem poruszyć. No bo, co by tu dużo mówić, jest pewna rzecz, którą chciałem ogłosić. Puchar Króla. Dużo osób nie wie, czym jest Puchar Króla, albo nie za bardzo ogarnię jego koncepcję, dlatego chciałbym tutaj w takim, powiedzmy to, mini podcaście powiedzieć, co w tym chodzi, nie? To jest krowa, jakbyście nie wiedzieli. Puchar Króla jest to taki konkurs, który wziąłem głównie z zagranicy. Jest to taki polski odpowiednik Mapping Tournament. Niczym to się za bardzo nie różni, oprócz tego, że jest to dla polskich maperów, bo jak sama nazwa wskazuje, Mapping Tournament jest po angielsku i można tam stawiać tylko angielskie filmy. A że w naszym polskim społeczeństwie obecnie panuje pustka konkursowa, ponieważ PMC wszyscy wiemy jak jest, wszyscy wiemy jak działa, to właśnie mniej więcej rok temu powstał taki pomysł w mojej głowie, żeby zorganizować coś podobnego. Mapping Tournament jest to konkurs, który trwa od bodajże 2014 roku albo 2015 roku, więc globalne community ma tutaj dużą przewagę, duże doświadczenie. I jakby będę się nawzajem wymieniał terminami Puchar Króla i Mapping Tournament, ponieważ schematyka tych konkursów jest taka sama, dlatego nie ma sensu rozdrabniać tego na dwa osobne pojęcia. Każda taka edycja, każdy taki konkurs posiada cztery rundy, czyli tam kwalifikacje, ćwierćfinały, półfinały, no i finał. Każdy maper, jedynie co musi zrobić o ten konkurs, to wejść na jakiś kanał albo po prostu dać znać organizatorowi, że hej, chciałbym, aby ten film był oceniany. Oceniany? Ale jak to? Przecież zawsze w PMC było głosowanie. Głosowanie to jest dobra metoda, jeżeli chcemy zrobić jakieś nic nieznaczące porównanie roczne. Jeżeli robimy konkurs na głosowanie, no to wszyscy wiemy, dlaczego to u nas nie zadziałało. W globalnym community też to nie zadziałało. Dlatego też tego nie organizują, przynajmniej taką mam teorię, bo tego tak akurat nie wiem. W każdym razie, każda runda charakteryzuje się tym, że po prostu maper przychodzi, wysyła jakiś swój wcześniejszy film, który zrobił tam kiedyś i to tyle. I daje się go do oceny jury. Jury, nie wiem jak tam mówicie na to, ma jakiś tam czas, żeby to ocenić, nie? Także jest runda pierwsza, tam maperzy wysyłają swoje filmy, mają na to jakieś 5-6 dni. Później jury to ocenia, mając jakieś 5-6 dni i to wszystko, nie? I na tym polega cała mechanika konkursu, czyli ty wysyłasz film, my go oceniamy i no, to wszystko tak naprawdę. Sporo osób to mnie pisze, żeby dał im więcej czasu, żeby bo oni muszą coś robić, coś tam wybierać, co jest dla mnie strasznie niezrozumiałe. Na przykład dzisiaj dostałem chyba komentarz, że akurat zrobiłem konkurs na egzamin, no ale jakby wysłanie filmu to jest minuta, nie? Bierzesz film, wchodzisz w swój kanał, mówisz sobie, dam ten film, no i tyle, nie? I to wszystko. Dlatego nie rozumiem trochę reakcji ludzi, że nie wiem, to będzie jakoś sfałszowane, to będzie jakoś wymagające czy coś. Nie, to jakby wy wysyłacie filmy, my je oceniamy. Jury za minimum jest 5, 6, to zależy ile się daje na konkurs. To jest, jeżeli chodzi o Puchar Króla, to mamy teraz trzecią edycję, mamy tam 6 jury łącznie ze mną, więc tak to mniej więcej wygląda. Jakby
co wam dalej mogę przedstawić? Nic wam nie mogę przedstawić. Jest to w zasadzie konkurs nie żeby się wybić, żeby zyskać nową publikę, żeby zdobyć popularność. Jest to bardziej konkurs, który ma, nie wiem, ciebie zweryfikować. Ma, wiesz, dajesz komuś film do oceny, ktoś go ocenia, daje ci te punkty i widzisz na przykład, gdzie masz więcej punktów za styl, gdzie masz więcej punktów za fabułę, gdzie masz więcej punktów za montaż, czy na coś innego, inaczej możesz podpracować, nie? Jeżeli dana ocena ciebie nie satysfakcjonuje, uważasz, że jest, nie wiem, źle argumentowana czy czymś, to zawsze możesz z tym jury pogadać. Jury chętnie zawsze o tym pogada, nie? Więc mniej więcej na tym polega cały konkurs, to jest cała magia tego konkursu, nie? Ty idziesz, wysyłasz filmik, jury cię ocenia, najczęściej te jury to są ci najwięksi maperzy, akurat w tej edycji trochę poleciłem po najmniejszej linii oporu, ponieważ z jednej strony są bardzo dobrzy maperzy jak Lubel, który dwa razy wygrał ten konkurs wcześniej, ale z drugiej strony też o wiele mniejsza jest rozpoznawalność tych maperów, jak na przykład Krauti czy Elitka, nie? Ale jest to po prostu spowodowane tym, że wiecznie Vision'a nie chce brać na to stanowisko. Osobiście myślałem, że Vision się zgłosi, ale na razie się nie zgłosił i nie wiem, czy się zgłosi, a szkoda. Niefajna sprawa. Ogólnie, no, nie wiem, fajnie by było, jakby się starsi, więksi maperzy zgłosili, którzy nie robią już mappingu, tylko po to, żeby, wiesz, porównać się z nowymi i zobaczyć, co im jak brakuje, co trzeba tam wymienić. Więc to chyba tyle, nie? Ten konkurs to ja tak bardziej tworzę, żeby, nie wiem, maperzy przyszli, pogadali ze sobą, te prace powysyłali, później jakąś kaskę wygrają, bo nagroda jest oczywiście pieniężna. I to tyle, co mogę powiedzieć na temat tego konkursu, nie? Jakby, jeżeli chcecie coś konkretniejszego wiedzieć, to zapraszam. No. Nie wiem, czy taka reklama dłuższa się sprawdzi, ale warto testować nowe rzeczy, tym bardziej, że mam w końcu pełne warunki do testowania takich rzeczy, więc no, fajnie by było coś jednak pokombinować, nie? Zapraszam na konkurs, mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tam dobrze bawić, że wszystko będzie ocenione na czas, no, że nikt nie będzie pokrzywdzony ni tego. Także no, serdecznie zapraszam na Puchar Króla, edycję trzecią organizowaną na serwerze Zjednoczone Trzy Królestwa. Polecam serdecznie. No. Pa, pa.